Obecny tydzień to początek sporych kłopotów dla kierowców poruszających się przez gminę Końskie. Trwają utrudnienia na drodze krajowej do Kazanowa i na ulicy Partyzantów w Końskich. Już od poniedziałku ruszył zaplanowany remont drogi krajowej nr 42 na odcinku Nowy Kazanów-Końskie. Prace mają potrwać przez 2 miesiące, wrzesień i październik. Odcinek o długości około 2 km 800 m zyska nową nawierzchnię i oznakowanie poziome. Całość wyceniono na kwotę około 4 milionów złotych. Na odcinku objętym remontem prowadzony jest ruch wahadłowy i sterowany jest on światłami. To jednak nie koniec utrudnień dla kierowców w gminie Końskie. W związku z remontami linii będzie zamknięty przejazd kolejowy na drodze krajowej 42 przy ulicy Partyzantów w Końskich. Utrudnienia trwać będą tutaj do piątku 13 września do godziny 22. Na ten czas PKP z zarządcami dróg i służbami publicznymi wyznaczyło objazd. Pojazdy kierowane będą od strony centrum ulicami 1 Maja, a następnie Fabryczną. Natomiast te wjeżdżające od Stąporkowa w okolicach miejscowości Czerwony Most i Pomyków powinny skierować się na ulicę Krzywą, a dalej Górną, nimi dotrzeć do Fabrycznej, a następnie 1 Maja. Mapę objazdów znajdziecie w naszym portalu. Postęp prac będziemy śledzić i informować o nich w naszym serwisie.